Kompozytor, organista, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego. To ten, który zasłynął muzyką do słynnej roty Marii Konopnickiej. Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, twórca muzyki do słów roty Marii Konopnickiej. Feliks Nowowiejski. Ten wybitny kompozytor, dyrygent, organista, pedagog i chórmistrz urodził się 7 lutego 1877 roku w Barczewie. Zmarł 18 stycznia 1946 roku w Poznaniu. Jako dziecko uczęszczał do szkoły muzycznej w Świętej Lipce, w której uczył się harmonii oraz gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, waltorni i organach. Dzisiaj powiedzielibyśmy multiinstrumentalista. Jest autorem muzyki do słów Marii Konopnickiej. Rota, która była niekwestionowaną pieśnią dla narodu polskiego na przełomie czy na początku tworzenia się Polski niepodległej w dwudziestoleciu międzywojennym, to jedna z pieśni, która pretendowała do miana hymnu narodowego. Bo to po raz pierwszy zaśpiewano w czasie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego 15 lipca 1910 roku w Krakowie. Pomnik ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego i właśnie wtedy kilkadziesiąt tysięcy ludzi odśpiewało rotę, do której muzykę skomponował właśnie Feliks Nowowiejski. Nowowiejski jest najbardziej znany dzięki rocie. Pisał jednak również poematy symfoniczne, dzieła baletowe, sceniczne, koncerty instrumentalne czy utwory na organy. Był to jeden z najwybitniejszych organistów swoich czasów i to nie tylko w Polsce. W Polsce ośmielam się powiedzieć, że był najlepszy. Na pewno był w europejskiej czołówce, a skoro europejskiej, to na pewno i światowej. Jego dzieła organowe, przede wszystkim 9 symfonii, są dziełami, którym do dzisiaj niewielu organistów może sprostać, z całym szacunkiem dla wszystkich wirtuozów. Osobiście miałem zaszczyt poznać 4 organistów, którzy wykonali jego dzieła, właśnie wcześniej wspomniane symfonie organowe. Poznański okres w jego życiu był niezwykle twórczy. To tu powstały symfonie i wiele kompozycji organowych. W Poznaniu odbyły się też premiery Legendy Bałtyku i baletu Malowanki Ludowe. A 20-tysięczny chór wykonał psalm 136 Ojczyzna. Jego muzyka przesycona jest głębokim patriotyzmem. Tu można porównać je z muzyką Fryderyka Chopina, głęboką religijnością. Kompozytor nie był związany jako organista z żadnym kościołem, ale lubił bywać na niedzielnych mszach. Zazwyczaj zawiedziony grą organisty w danym kościele siadał, zrzucał go z ławki i grał sam najpiękniej jak potrafił. Nie znam kompozytora, który tworzyłby symfonie organowe tak przepełnione chorałem gregoriańskim, czy choćby pieśnią kościelną, no w tym przypadku polską. Feliks Nowowiejski zaangażował się w roku 1920 w organizację plebiscytów na Warmii i Mazurach, na tych terenach, na których mieszkało bardzo wielu Polaków i chciano, aby te tereny zostały włączone do II Rzeczypospolitej. Ostatecznie plebiscyt przegrano, ale Feliks Nowowiejski dalej działał w dwudziestoleciu międzywojennym, zamieszkał w Wielkopolsce i tam brał czynny udział w tworzeniu Polski niepodległej po roku 1918. Był bardzo lubianą osobą w Poznaniu. Na widok przechadzającego się aleją Feliksa Nowowiejskiego maszyniści zatrzymywali tramwaje i wołali: "Cześć mistrzu! Cześć pieśni!" Albo po prostu otwierali dla niego drzwi, mimo że w danym miejscu nie było przystanku. Po wybuchu II wojny światowej Nowowiejski ukrywał się wraz z rodziną w Krakowie. Był ścigany przez gestapo za rotę. Pomimo trudności nie przestawał komponować. Jest kompozytorem po wojnie, zmarł w 1946 roku, zapomnianym, no, z wiadomych przyczyn. Szalał bolszewizm ze swoją marksistowską ideologią, dla której po prostu muzyka Feliksa Nowowiejskiego była biegunowo odległa.